Witajcie. Teraz nagrywam filma o YouTubie, dla YouTube'u, dla kontentu, dla wyświetleń, dla lajków i dla wszystkiego takiego, co trzeba, żeby być bogatym i mieć złoty przycisk dla YouTube'a, bo ja bym chciał być bardzo YouTuberem, ale niestety nie mam żadnego pomysłu na filmów, więc będę gadał, co tam mi głowa przyniesie. No, w porządku, że zrobię ten make-up. Make-up będzie polegał na tym, że się ucieszy, żeby to ładnie wyglądać. Filmowo to na filmie trzeba ładnie wyglądać. I to wszyscy być tak elegancko w ogóle tego. I żeby to było fajnie, wszystko i tego. No, także myślę, że już jest make-up zrobiony. Na zęby jest niestety nieumyte. No ale nie myję zębów w ogóle, także, bo ich nie mam, także w ogóle wszystkich jeszcze raz witam na moim filmie. A tak co ja miałem tu mówić, no. Powiem wam historię, jaka mi się ostatnio przydarzyła. Byłem sobie na śmietniku. Tak sobie poszedłem na śmietnik zobaczyć co i jak. No oczywiście zapomniałem sobie reklamówki, ale znalazłem parę fajnych rzeczy, no i nie miałem gdzie zapakować te rzeczy. I patrzę, wisi sobie torba, no nie. No i patrzę do środka, no jakieś tam kable były USB, dwa chyba, no nie. No i biorę tą torbę, no nie, był na tym śmietniku taki jeden i tyle. I ten jeden tak się stał, tam czekał, nie wiem na co czekał, ale tak wziąłem tą torbę, zapakowałem tam ze wszystko, co znalazłem i jak się tam patrzę, tak to chodzę, tak patrzę, a ten do mnie, o to moja torba, to moja torba, no nie, no to ja mu mówię, skąd ja mogłem widzieć, że to twoja torba, no nie, a on mówi, to moja torba, to moja torba. On może za chwilę to nie zawsze znajdę jakąś torbę, to sobie wszystko zapakuję, no i tam chodzę, szukam tej torby jakiejś tam pustej, a ten, jak można tak brać torbę czyjąś tam tego, ja mówię, skąd ja mógłbym wiedzieć, że to twoja, a on mówi, no przecież trzeba było się spytać, ja mówię, no chyba mnie nie pojebało, żeby się pytać, kurwa, na śmietniku, czy to czyja torba jest, no nie. Nie płacz, mówię, nie płacz, mówię, zaraz ci dam twoją torbę, no nie? No i znalazłem tam jakąś torbę, przełożyłem sobie to wszystko, dam jeszcze tego, nie, coś tam dodał, no nie, ja mówię, no przecież masz torbę, już nie płacz, no nie, no. No i poszedłem w sercu, no. No i potem jeszcze miałem taki przypadek, że idę sobie dalej, idę na drugi śmietnik, bo to tak, jak idę, to mam trzy śmietniki, no to na jednym to znalazłem tam takie fajne autko składane na śrubki i parę filmów DVD, w DTS-51, tak to będą doznania filmowe. Jakieś tam gówna romantyczne. No i co, pudełka wyrzucam, wszystko ładuję do pudełka po płytach kompaktowych i tam 100 tych płyt wejdzie najwyżej komuś do mnie, nie? No ale dobra. No idę na ten śmietnik, jeden tam nic nie ma. Na drugim śmietniku dwie butelki znalazłem. No to zadowolony, jeden cały złotych. Kurde, do kieszeni wpadło, no i tak se wziąłem se tak ten, no portfel i tak se liczę, te, znaczy nie liczę, tylko se patrzę, no, patrzę se tam na te rachunki stare, żeby te butelki oddać po 50 groszy, bo baba rządzi po 25 groszy, no jak nie ma mleć papierem, więc tamten, patrzę na te papiery, no nie ma na tym, nie ma. No chuj, w końcu poszedłem, mówię, wezmę jakieś dwa harnasie, no nie, i tego wymienię, no 20 groszy bliżej, drożej, ale no wezmę, no i
Poszedłem do tego sklepu, idę do tego sklepu, idę do tego sklepu, idę do tego sklepu. Chłop stał tam jakąś lodówkę starą pakową, no to się zapytałem go, czy nie wyrzuca jakiejś starej elektroniki, no to powiedział, że nie, no nie, no mówię, nie, to nie, no. No idę do tego sklepu, idę do tego sklepu i stoi taki jeden, kurwa, obwieź naćpany, hip-hopowiec jakiś, mówi do mnie, mordo, a co to za muzyka? I kurwa, mordo, no jakiś hip-hopowiec YouTube'owy, no to, ale się nie odezwałem, bo ja się nie odzywam do nich wszystkich, bo nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Nie no, więc nie będę się tłumaczył, co to za muzyka. Wszedłem do tego sklepu, no to mówię, to wezmę sobie tam te dwa harnasie, czy tam tyskie były po 2 złote, no to mówię, wezmę sobie po 2 złote. No oddałem te butelki, no nie, więc te harnasie, szukam tych pieniędzy, szukam, no nie ma, no nie. Patrzę do plecaka, nie ma. Patrzę po kieszeniach, nie ma. No wie, noż, kurwa mać, wszystkie dokumenty, wie, 50 zł zgubione, wie, no masakra, dość, że jestem gołodupiec, to jeszcze gubię ostatnie pieniądze, no nie. No dobra, no, to mówię, babie, no to mówię, to przyjmie ta pani te butelki po te 50 groszy, no nie, bo już tam skasowała, ona mówi, że weźmie, no nie, no mówię, bo pieniędzy nie mam. Popatrzyła się tak na mnie, no dobra. No i wyszedłem z tego sklepu, lecę. Wie no, gdzie ją skupił. No i przypomniałem sobie, że te papiereczki sprawdzałem, no nie. No to mówię, pewnie gdzieś przy śmietniku po drodze. No lecę, ścieżynką nic, drogą nic, dalej ścieżynką nic. Wchodzę za taki blok, tam ścieżynką nic. No w końcu patrzę, leży. No leży i czeka, no. No i podniosłem, znalazłem, sprawdziłem, czy jakich pieniędzy nie brakuje, czego. Wszystko jest jak trzeba. No wszystko jest jak trzeba, no. Taki dzieciok szedł ze śmieciami, no to pewnie by podniósł. No normalnie pół minuty później bym przyszedł i już by była kapa, no nie? Jakby podniósł, no nie? No, ale pewnie by podniósł nawet, żeby oddać, no nie wiem. W każdym razie poleciałem do tego sklepu. Mówię, co by tu kupić? No i kupiłem 3 piwa, no kupiłem 3 piwa, poleciałem do domu. Ach, zadowolony, że 3 piwa kupione. No wypiłem 2 piwa. No i wypiłem te 2 piwa. No i leciał ten, no, Resident Evil 2 leciał, bo to sobota była. Sobota. No i leciał ten Resident Evil i chodzą i się trują i szczepionki mają i antyszczepionki mają i w ogóle wszystko tam jak trzeba, jak w telewizji i tego, i te zombie chodzą i nadupcają, no nie. No i oglądam, 2 piwa wypiłem, no mówię, może by jeszcze pójść to kupić. No to poleciałem, dokupiłem pięć tych piw, postawiłem, schowałem. No i potem leciał psy, film leciał. No ja ci powiem, kochany, że ten kurwa film psy to jest niezła patologia. Powiem tak, oglądałem ten film chyba z 2 razy w życiu. Oglądałem go 3 raz w telewizji. Raz w telewizji, potem gdzieś tam z komputera i 3 raz z telewizji. Jakoś tak mnie nigdy nie przekonał ten film. No kurwa, no nie. No jedyne co było fajne, to jak byki te dokumenty paliły, no. Paliły te dokumenty, żeby się tam nie wydało, że to były
kobiecone z tym Stasi niemieckim, no nie? No, bo oni tam kurwa od rana do wieczora myśleli, jak tam numery obozowe PESEL wprowadzać Polakom, żeby ich posegregować. Wy wiecie, że w Europie są państwa, w których nie trzeba dowodu? Norwegia, Szwecja i Anglia. Tam w ogóle nie musisz mieć dowodu. No, takie cuda, panie. No i co tam dalej ci powiem? No i oglądam ten film Zabili Lubaszenko. No to mówię, kurwa, całe szczęście, bo nigdy chuja nie lubiałem, no nie? No ale patrzy Linda. Linda, pedofil, 17-letkę posuwa. No i posuwa tą ten 17-latkę, no. Długo będziesz? No za chwilę wyjdę. No już, moment. No i posuwo tą 17-latkę, potem ten drugi posuwo tą 17-latkę. No i tak posuwają tą 17-latkę i tak sobie myślę, no milicjanty, pedofile. A tu ostatnio słyszę, że pan Pazura 25 lat młodszą pociska. No muszę wyjść z kibla, bo mamusia chce do kibla, więc bardzo was przepraszam jeszcze raz i wszystkich zapraszam do oglądania innych filmów. Podcieram ładnie pupę i idę spać. Znaczy idę spać, nie idę spać, tylko idę grać. No i co tam jeszcze? No wszystkich pozdrawiam, zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrybowania i tak.